Rozmowa dnia. A gościem Sygnałów Dnia Czesław Mroczek, były wiceminister obrony narodowej, poseł Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie pośle, jesteśmy na kilka dni przed 1 sierpnia, rocznica powstania warszawskiego. No, są ludzie w Warszawie, w Polsce w ogóle przecież, którzy chcą przyjechać uczcić w marszu powstania powstańców, wciąż dzięki Bogu żyjących, ale także po prostu oddać hołd tym, którzy zginęli, także mieszkańcom. Dlaczego w Warszawie Rafała Trzaskowskiego nie może iść taki marsz, czy w każdym razie Rafał Trzaskowski uważa, że nie może, a na przykład Parady Równości się odbywają? Spór przede wszystkim dotyczy tego, czy ten marsz ma być imprezą cykliczną. I to było oskarżone przez władze Warszawy. To oznaczałoby, że ten marsz miałby pierwszeństwo przed wszystkimi innymi zgromadzeniami dotyczącymi tych uroczystości. Ja powiem tak, że Powstanie Warszawskie to wydarzenie niezwykle ważne z punktu widzenia naszej tożsamości, naszej historii. Ciągle, mimo upływu tak dużego czasu, przeżywamy to, bo pozostaje takim naszym, no ja powiadam, wielkim doświadczeniem. Spróbujmy, tyle lat już od tego wydarzenia, że obchodzić te uroczystości, upamiętniać o no ci bohaterskich ludzie żołnierzy, nie mogą przejść cywilne w tym marszu, oddać hołd. No chcą tak świętować. Ale, dlaczego? Co w tym złego? Znaczy złego tylko w tym, że ta impreza jako impreza cykliczna miałaby pierwszeństwo przed wszystkimi innymi wydarzeniami, które przecież te obchody w Warszawie już przez kilkadziesiąt lat wykształciły. Kalendarz, czy no, cały szereg tych uroczystości. Można było wpisać, znaleźć miejsce w tym kalendarzu. Ale żebyśmy się dobrze rozumieli, ja przecież uznaję, że każdy, kto chce tego dnia, tak jak większość chyba Polaków, zatrzymać się na chwilę o godzinie 17, o godzinie W, 1 sierpnia, pomyśleć o tym ważnym, strasznym naszym doświadczeniu, objąć się wdzięczną pamięcią wszystkich żołnierzy, ofiary cywilne, pomyśleć, jak to wydarzenie oddziaływuje na naszą teraźniejszość, jak ono kształtuje poprzez tę tożsamość naszą przyszłość. Uważam, że wszyscy, którzy chcą to zrobić, mają do tego prawo. Problem polega tylko na tym, że ten marsz stał w zamyśle, w kontrze do tych innych przedsięwzięć, jako to wydarzenie cykliczne. Kontrze? Chyba nie jest ale to w kontrze. Jako wydarzenie cykliczne no, miałoby pierwszeństwo przed wszystkimi innymi wydarzeniami. Tego dotyczy spór, natomiast chyba nie dotyczy tego przecież, czy tak jak powiadam, pomyśleć, oddać hołd, pomyśleć o tym wydarzeniu, jak ono wpływa na naszą przyszłość. No, panie wszystkich pośle, do tego zachęcam. To oczywiste. Panie pośle, w takim razie polityka twarda. Poseł Tomasz Lenz wczoraj w TVP Info powiedział, że w ramach walki z inflacją warto by było zawiesić 13 czy 14 emeryturę, no, jak rozumiem, ograniczyć ilość pieniędzy też na rynku. Rzecznik rządu odniósł się do tego, Piotr Miller, jako już do programu Platformy Obywatelskiej, no, że ujawniliście fragment programu. To nie jest program Platformy Obywatelskiej, zawieszanie tych wypłat, tych świadczeń. Mówiliśmy wielokrotnie, że w tym zakresie my chcemy te świadczenia utrzymać, powiem mocniej w tej chwili. Znaczy, poseł Lenz w takim razie pomylił się, czy on nie zna w takim razie programu? Chcę, żeby było tutaj jasne, że utrzymanie tych świadczeń, zaczynając od 500+, będzie możliwe tylko wtedy, kiedy budżet państwa będzie w dobrym stanie. I tak naprawdę opozycja staje się w tej chwili gwarantem wypłaty tych świadczeń w przyszłości, dlatego że polityka rządu wprowadziła nas już do kryzysu. I za kilka tygodni, za kilka miesięcy budżet państwa będzie w bardzo poważnym kłopocie, kryzysie finansowym, bo w tej chwili, panie redaktorze i szanowni panie państwo... Panie pośle, to trochę inaczej to przedstawia Magdalena Rzeczkowska, która była minister finansów, która była gościem Sygnałów Dnia, powiedziała, że budżet już jest spięty na 2023 rok, nie ma żadnych problemów i to bez funduszy z KPO. Dzisiaj ta
ten etap inflacji powoduje, że przy wysokich cenach i przy w miarę dobrze jeszcze działającej, przy dosyć dobrych obrotach gospodarczych, wpływy do budżetu państwa z podatków są duże. Rząd nie walczył właśnie z inflacją, dlatego że inflacja przynosiła dobrą sytuację budżetu państwa. Natomiast... No to skoro są wpływy podatkowe duże, także również pewnie w związku z inflacją, no to nie będzie problemu ze spięciem budżetu. To teraz pan sobie zaprzeczył. Nie, przerwał pan mi w połowie wystąpienia. W tym pierwszym etapie, powiadam, jest okej. Ale wysoka inflacja zawsze prowadzi do spowolnienia gospodarczego, do recesji. Zgodnie z analizą Narodowego Banku Polskiego, którą przedstawiał prezes Glapiński, czeka nas recesja nawet. Dwa kwartały spadku PKB, a pani minister, którą pan przywołuje, w wywiadzie sprzed kilku dni mówiła, że spowolnienie gospodarcze już jest widoczne. Więc na razie Komisja Europejska podniosła prognozę wzrostu gospodarczego na ten rok. W przyszłym obniżyła, to prawda, ale to będzie wciąż na plusie, to będzie wciąż wzrost gospodarczy, a nie recesja. Według recesja to zgodnie z definicją dwa kwartały spadku gospodarczego. I taka sytuacja dla polskiej gospodarki wynika z tego raportu Narodowego Banku Polskiego. Mówił przecież o tym sam prezes Glapiński. To nie są analizy opozycji. Najkrócej mówiąc, jeżeli tak będzie, skali tego kryzysu nie znamy i oby był jak najlżejsze. Ale że weszliśmy w fazę kryzysu i że kryzys ten przyniesie bardzo poważne skutki niedobre dla budżetu państwa, i że w związku z tym polityka PiS-u nieuchronnie prowadzi do tego, że budżet będzie miał kłopoty z realizacją świadczeń, oznacza, że opozycja tak naprawdę staje się gwarantem w przyszłości wypłaty świadczeń takich jak 500+. Ciekawa teza. Panie pośle, jeszcze inny temat. Afera w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gorzowie. No mówiąc w największym skrócie, kobieta jako warunek uzyskania pracy najpierw usłyszała, że ma wstąpić do Platformy Obywatelskiej. Potem dyrektor tego WORD-u, wedle doniesień Gazety Lubuskiej, to seria artykułów, miała jako warunek utrzymania tej pracy świadczyć usługi seksualne. Natomiast kwestia jest, ja chciałem pana zapytać o kwestię odpowiedzialności politycznej, bo to jest dla mnie interesujące. Czy marszałek województwa lubuskiego, pani Elżbieta Polak, która piórem rzecznika prasowego, no człowieka, który jest na usługach marszałek, wzywa redaktora naczelnego Gazety Lubuskiej do weryfikacji kadrowej w związku z tymi publikacjami, spotyka się także z szefem oddziału Polska Press, czyli wydawcy Gazety Lubuskiej, nie powinna stracić stanowiska? Ja po pierwsze, same te skandaliczne zachowania, jeżeli się potwierdzą, dotyczące działań dyrektora tego WORD-u. Mamy przepisy prawa. Z tego, co wiem, w tej sprawie została zawiadomiona prokuratura. Wątek... 1 lipca dopiero. Po trzech miesiącach od zawiadomienia. A trzeba to uczynić niezwłocznie. Ale okej, tę kwestię też trzeba zbadać. Osób, które ewentualnie nie dopełniły swoich obowiązków w zakresie powiadomienia organów ścigania i podjęcia natychmiastowych działań. Dla mnie to w ogóle pozostaje poza sporem. No, wiadomo, że to są, jeżeli się potwierdzą, patologiczne zachowania w obu przypadkach i tego warunku pracy za seks i tego warunku dotyczącego przystąpienia do partii politycznej. W Platformie nie ma w ogóle takich standardów. Ten człowiek po prostu działał na szkodę naszego ugrupowania. A naciski na media, pani marszałek? Tego wątku nie znam. Dobrze, do tego wątku wrócimy w części internetowej. To panie pośle, jeszcze pytanie o kwestie obronne. Pan był wiceministrem obrony. Docenia pan umowę długookresową, strategiczną z Koreą Południową, którą podpisał minister Błaszczak? Pakiet koreański, jak go nazywam, jest wyjątkowo kontrowersyjny. Będziemy go w szczegółach analizować i omawiać w przyszłym tygodniu. Koalicja Obywatelska przedstawi szczegółowe nasze odniesienie się do tego pakietu. Ja powiem tak. Polacy wyrażają zgodę na przeznaczanie na obronę narodową coraz większych kwot. Tutaj jest zgoda i społeczna, i zgoda polityczna. Chodzi o to, żeby te pieniądze jak najbardziej efektywnie wydatkować. A co jest kontrowersyjne?
tego? Kupujemy, będziemy kupować gotowy produkt, armatochaubice K9 koreańskie, kiedy mamy przecież dobry własny produkt, armatochaubice Krab, sprzedaliśmy, przekazaliśmy je. Ma być tak, że potem w przyszłości, za kilka lat, być może wcześniej, produkcja w polskich zakładach zbrojeniowych. K9, a co z Krabem? Z czołgami, czy także czołgi K2PL. Jasne, panie redaktorze, tylko kontrowersja polega, no jestem człowiekiem, jednym z tych, którzy w 2014 roku decydowali o pozyskaniu podwozia dla naszej armatochaubicy koreańskiego i w wyniku tego powstała armatochaubica Krab. No, cieszymy się z tego, że ona się sprawdza w Korei, w Ukrainie, przepraszam bardzo, a teraz chcemy kupować ukraińską armatochaubicę. I ciąg dalszy tej rozmowy właśnie na ten temat już w internecie, na portalu Polskiego Radia i w mediach społecznościowych Radiowej Jedynki. Przypomnę, gościem jest Czesław Mroczek, poseł Platformy Obywatelskiej. Panie pośle, to w takim razie jeszcze wróćmy do tego wątku. Armatochaubice K9, czołgi K2, myśliwce FA-50. Pan mówi, że umowa kontrowersyjna. Wspomniał pan o tych armatochaubicach. Rozumiem to zastrzeżenie, ale pytanie jest takie, no bo jednak, jak komunikował minister Błaszczak, na razie, jeżeli chodzi o te czołgi K9, Czarne Pantery, pierwsze zamówienie 180 tych czołgów, ale potem 800 i one mają być najpóźniej od 2026 roku produkowane w Polsce, albo w nowej fabryce, albo na bazie istniejących w polskiej grupy zbrojeniowej. To chyba dobry pomysł rozwoju przemysłu zbrojeniowego w polskich zakładach. Znaczy, pozyskanie licencji, czy do wypracowanie własnego produktu, bardziej problematyczne, jak widzimy, jest oczywiście działaniem jak najbardziej pożądanym, tylko że my będziemy mieli w tej chwili, biorąc pod uwagę jeszcze te resztki sprzętu poradzieckiego, biorąc pod uwagę Leopardy, Abramsy i w tej chwili K2, będziemy mieli cztery różne rodzaje czołgów, co już będzie stwarzało potężne problemy logistyczne. Jest pytanie... Mówią eksperci, mówi także minister Błaszczak, że jest kompatybilność i że możliwość łatwego, no na przykład jeżeli chodzi o te czołgi amerykańskie Abrams i jeżeli chodzi o te czołgi koreańskie, że to nie ma problemu, bardzo szybko można w tej kompatybilności przejść. Znaczy, staraliśmy się dojść do takiej sytuacji, żeby rozwijać się, znaczy, żeby ten czołg w przyszłości, żebyśmy tych czołgów nie mieli zbyt wielu typów i żebyśmy mieli określoną, jasną przyszłość, jaki czołg będzie docelowym, tak? Ale na Abramsy musimy poczekać dłużej, mówi minister Błaszczak, te czołgi K2 z Korei dostaniemy dużo szybciej. A musimy się zbroić teraz, mamy zagrożenie realne. Problem właśnie polega, taka ogólna cecha dotyczącego tego, co robi, czy istota tego, co robi w tej chwili minister Błaszczak, polega na tym, że rozpoczął te działania po wybuchu wojny na Ukrainie po 24 lutego i główną przesłanką do pozyskania... No rozpoczął je wcześniej. Jeżeli chodzi o zamówienia amerykańskie, pan wie, że rozpoczął je wcześniej. Nie, dlatego że jeżeli weźmiemy na przykład system Patriot, to potrzeba, bo wiedzieliśmy, że chcemy 8 baterii Patriotów w Polsce. W 2018 roku minister Błaszczak podpisał umowę na 2 baterie, podzielił to zamówienie. Dopytywałem... No ale jednak rozpoczął zamówienie. Ale chcę panu pokazać, że decyzję o zakupie tych 6 podjął po 24 lutego dopiero. Dopytywałem przez 4 lata od 2018 roku, czy coś się w tej sprawie dzieje. To samo z tym systemem artylerii rakietowej HIMARS. Ta zapowiedź 500 wyrzutni jest po 24 lutego. Ale najlepszym podsumowaniem kontrowersji dotyczącej pakietu koreańskiego jest to, co mówią przedstawiciele z Ministerstwa Obrony Narodowej, nie opozycja. Mówią, że dlaczego wybrali samolot ten FH-50, tak? 50 koreański, wersja bojowa szkolnego samolotu T-50. Wybrali go dlatego, znaczy najważniejszą przesłanką było to, że on jest dostępny. No jeżeli tak będziemy działali To nie wiem, panie ministrze, których pan ekspertów czytał, ja czy na przykład zapoznałem się z opinią... ekspertów, rzecznika prasowego Agencji Uzbrojenia. A ja na przykład czytam generała dywizji Jacka Pszczołę, inspektora sił powietrznych, który mówi, FA-50 to lekkie, niezawodne, nie...
lekkie, wielozadaniowe, przepraszam, maszyny bazujące na F-16, że będzie bardzo szybka możliwość przeszkolenia pilotów i będzie można w ciągu 6 godzin w razie czego przeszkolić go, by latał na tych koreańskich. To chyba walory. Pozyskaliśmy kilka lat temu, przecież jeszcze rząd PiS-u pozyskiwał samoloty szkolne włoskie, mastery, i teraz pozyskujemy samolot szkolny koreański w wersji również bojowej. To jest takie działanie właśnie, jak powiedział przedstawiciel MON-u, że najważniejszą rzeczą, która zdecydowała o wyborze tego samolotu, jest to, że był dostępny. No, ale to znaczy dostępność jest w warunkach wojny na Ukrainie na pewno jeden z ważnych czynników, bo potrzebujemy tych dostaw sprzętu szybko, szybciej niż mogą nam dostarczyć Amerykanie. No, ale czy pan w takim razie chce powiedzieć, że ten sprzęt, nie wiem, jest wadliwy, albo pan by zamówił w takim razie inny w szybszym, krótszym okresie? Ja chcę powiedzieć, że gdyby minister Błaszczak nie zwlekał i gdyby nie spał przed 24 lutego, to sprzęt, który gdyby podpisał... Teza polityczna, wydaje się. Nie polityczna, bo gdyby podpisał umowę na 8 baterii Patriot w 2018 roku, to byśmy je teraz otrzymywali, kiedy są potrzebne. No, ja czytam, panie ale przerwał pan w momencie kluczowym, bo podpisując teraz umowę, ten sprzęt trafi do nas za kilka lat. Na przykład baterie Patriot, na przykład HIMARS-y, za wiele, wiele lat. I na tym polega problem, że podejmując teraz decyzję, nie otrzymujemy teraz sprzętu, kiedy jest potrzebny. No, ale to od Koreańczyków dostaniemy w tym roku. Już na przykład te 180, czy pierwsze z tych 180 czołgów mamy otrzymać w tym roku, a jeżeli chodzi o te myśliwce koreańskie, mamy je otrzymać na początku przyszłego roku. No więc no, to ta dostępność jest istotnym czynnikiem. Nawet jeżeli pan wytyka błędy, no to teraz powinien pan docenić tę umowę koreańską, która próbuje naprawić ten błąd. Ale to ustawmy to w takiej kolejności. Gdyby minister Błaszczak podejmował tę decyzję dwa lata temu albo trzy lata temu, a w plany modernizacji technicznej obejmowały przecież pozyskanie systemu artylerii rakietowej, rozwój artylerii lufowej, te armatochaubice czy też samoloty. Gdyby podejmował tę decyzję 2-3 lata temu, to po pierwsze byłoby taniej, nie byłby właśnie w tej presji czasowej, i sprzęt byśmy za chwilę otrzymywali. Czy w tej chwili trzeba działać? No trzeba, ale warunki, w których podejmuje te decyzje, są trudne i te decyzje podejmowane są jednak bez takiej kompleksowej analizy. Są kontrowersyjne, jak powiadam. I zarówno jeżeli chodzi o czołg, o ten samolot, jeżeli chodzi o armatochaubice, to, że kontrowersyjne, to jest za mało. Znaczy, to, co robi minister Błaszczak w zakresie armatochaubicy, jest trudne do zrozumienia. Znaczy, rezygnowanie z polskiego produktu, raczej zapowiedź jest modernizacji polskiego produktu. Nie, tak jak zrozumiałem. Nie. Armatochaubica K9 zastąpi tę, którą mamy od kilku lat. Ale minister też komunikował, że będzie nowy polski produkt na bazie tego właśnie tej umowy z Koreańczykami. Więc mamy taką sytuację, że mamy dobry produkt, który kupiła armia ukraińska. Oprócz tego, że przekazaliśmy Kraba na kilkanaście egzemplarzy, to Ukraińcy kupili kolejną partię. I dzisiaj mówimy tak, my co prawda wam sprzedaliśmy tę armatochaubicę, ale sami to będziemy inną kupować. Jak tak można działać w ogóle? Znaczy, Turcy z Bayraktarem, na przykład z tym dronem, budują pięknie markę swojego produktu. Oddziaływują w tej chwili w ogóle ten ze zbiórki, ten kupiony, który miał być kupiony dron, będzie przekazany przez Turków za darmo. No wykorzystują po prostu... Ale wymiana sprzętu wojskowego nie jest niczym nadzwyczajnym. To tak czyni armia amerykańska. No jeżeli w Polsce mamy... Ja chcę powiedzieć... Mamy sprzętu trochę posowieckiego, zresztą pan to też na początku naszej rozmowy przyznał, no to ten sprzęt posowiecki, na przykład te MiG-29, no to trzeba wymienić, skoro one są zawodne, skoro doszło do śmierci jednego z pilotów, jeżeli jest tak, że on serwisowany jest w Rosji, no to jest jakby konieczność, to jest przymus, racja stanu, żeby to wymienić. Panie redaktorze i szanowni państwo, tu jesteśmy zgodni, że ten sprzęt posowiecki trzeba wymieniać, że są pieniądze na tą wymianę, Polacy je dali. Chodzi o to, żeby robić to jak najbardziej sensownie i też z udziałem polskiego przemysłu. Ja nie potrafię zrozumieć takiej sytuacji, w której mamy dobry produkt od jakichś 4-5, znaczy więcej już, 8
8 lat, tą armatochaubicę Krab. I dlaczego rezygnujemy z tego? Kiedy zapłaciliśmy za licencję, za działo ponad 20 lat temu do tego Kraba, zapłaciliśmy za... Czy dokupujemy nowe armatochaubice? Nie. W przyszłości kupujemy drugą licencję jakby. Na początku kupimy kilkadziesiąt w ogóle wyprodukowanych przez Koreańczyków. Znaczy nie polski przemysł będzie. Najkrócej mówię, ta decyzja zastępuje Kraba. Jak można w ogóle likwidować własny dobry produkt? Tego nie rozumiem. Panie ministrze, też na koniec to wróćmy do tej sprawy jeszcze z Gorzowa, bo zadałem to pytanie. Jakby analogicznie do sytuacji z ministrem Michałem Cieślakiem, który próbował wywrzeć presję personalną w Poczcie Polskiej. Prezes Kaczyński powiedział, to są zachowania niedopuszczalne. Minister Cieślak stracił stanowisko w rządzie. Czy marszałek Elżbieta Polak, która próbowała wywrzeć presję w Gazecie Lubuskiej na redaktora naczelnego, domagając się weryfikacji kadrowej, powinna stracić pana zdaniem stanowisko? No to chyba są w ogóle nieporównywalne historie. No nieporównywalne, dlatego że tutaj było tylko niestosowne zachowanie, a tutaj kategorie tłumienia krytyki prasowej jest w prawie prasowym. To jest sankcja karna. Minister Cieślak swoim poleceniem doprowadził do dyscyplinarnego wyrzucenia pracownika Poczty Polskiej. No nie doszło, poczta obroniła tą panią. Znaczy przywrócono ją. Najpierw była decyzja o dyscyplinie. Nie, no była... No ale poczta Polska powiedziała, że żadnych... Panie redaktorze, ale mówimy o faktach. Tak, doprowadził do tego, że zwolniono dyscyplinarnie kobietę, później ją przywrócono. Po czym stracił stanowisko? Minister Cieślak. A jakie działania podjęła pani marszałek? Bo ja nie rozumiem Marszałek Polak wysłała piórem rzecznika... Dzwoniła, bo nie ma takich możliwości. Ale piórem rzecznika prasowego... Wie pan, jest kategoria, mówię panu, w prawie prasowym jest taka kategoria jak tłumienie krytyki prasowej, próba ograniczania wolności słowa. To jest zagrożone sankcją karną. Nawet do karą więzienia nawet. I teraz, jeżeli marszałek Polak piórem rzecznika prasowego mówi, pisze do rzecznika, do redaktora naczelnego, żeby dokonał weryfikacji kadrowej, żeby zaniechał tym samym, to można tak domniemywać, żeby nie pisali ci dziennikarze, którzy piszą o aferze, no to jest próba tłumienia krytyki prasowej. Stąd pana pytam o konsekwencje polityczne. Znaczy, jestem wyjątkowo czuły na kwestię wolności mediów, tak jak całe moje ugrupowanie. Jeżeli tam jest jakiś ślad w działaniu pani marszałek takiego ograniczania wolności mediów, to stało się bardzo niedobrze. Jeżeli pan mówi, że to w ogóle podpada pod paragraf, to jestem przekonany, że w ogóle że będzie w tej sprawie postępowanie. Ale nie sądzę, żeby tak było. Czesław Mroczek, były wiceminister obrony, poseł Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, był gościem Sygnownia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją portal informacyjny polskieradio.pl.